podziemiach strumieńskiego ratusza taka oto wystawa. Wyjątkowa, bo przygotowana przez wyjątkowych artystów. Chłopców z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu. Wystawę podzielono na dwie części. W tej części, w której teraz się znajdujemy, to jest poświęcona świętom. Oprawa cała jest właśnie taka bardzo świąteczna. W drugiej części galerii mamy różne ozdoby, prace wykonywane na co dzień przez chłopców, przedstawiające ich talent tak naprawdę. Wspaniałe prace, które mnie osobiście bardzo imponują, to są wszelkie domki, łącznie z makietą, która tutaj, na którą mogę patrzeć, wykonane tak naprawdę to jest z recyklingu, czyli odzyskane wszystkie plastikowe butelki, stary papier, jakaś gazeta, plastikowe elementy, pięknie przyozdobione, jakby na pierwszy rzut oka tego w ogóle nie widać, tak, że to jest wykonane z takich materiałów, a nie innych, a oni to potrafią, świetnie to ubierają w całość i wychodzą z tego tak wspaniałe dzieła. Dlaczego warto odwiedzić to miejsce i na co zwrócić uwagę, opowiadają autorzy prac i ich opiekunowie. Chłopcy z przyjemnością oprowadzili nas po wystawie. Sebastian, co przygotowałeś na tą wystawę? Świąteczne kartki. A możesz nam pokazać tutaj do kamery te kartki? Co to jest? To jest drzewo. To jest drzewo, no Gargamela. Drzewo Gargamela. A to skąd taki pomysł? Skąd to się wzięło? No tego nie sam nie wiem. Z butelek wszystkiego i tak się ułożyło. Z gazety się to wzięło i wyszło dzieło. Klejone gazetą. Tak. Gazetą poskręcaną i zrobiono po prostu drzewo z tego. Nawet ten Gargamel jest teraz we współczesnym świecie, tak. Żyje, bo ma satelity. No, nowszy Gargamel. Czyli nowoczesny. Nowoczesny domek dla Gargamela. Tak. Tak. Z tego będzie dla smerwów jeszcze. Do smerwetki jest na przodzie. Co to jest za praca, bo to twoja praca? No, była praca na konkur. Zrobiłem dwa jajka. Jeden na konkur, a drugie na tałotu. Podstawa jest w gipsie. Mhm. Tutaj mamy owinięte nitką. I to taka dekoracja wielkanocna. A jak długo nad tym pracowaliście, Denis? Jak długo to powstawało? Dwa tygodnie. To jest wasz dom? Nasz dom, DPS Strumień. Prace trwały około 3-4 miesięcy. Wszystko jest z tekturki. Okienka są ze szkłem, ale taka imitacja szkła też. No i każdy coś tutaj, nie? Chłopcy każdy wycinali. Coś dołożył. Tak, chłopcy wycinali, bo wiatracze, które mamy drewniane przed na skalniaku, to też jest właśnie taki, że się kręci tutaj, nie, chłopcy spacerują sobie, to też niekiedy podpowiadają co i jak. Tu zaraz mówili, że tu nie ma tego muru. Ja żeby zawsze coś tam jeszcze dołożyć. Mur idzie zrobić. Każdy może też odnaleźć tutaj swój pokój. Oczywiście, tak. Swoje okienko. Tak, Dawid, gdzie jest twój? Pokaż. Pokaż jeszcze. Tak. Tu jest. Ta pierwsza, czwarta, przepraszam. To jest twój pokój. Tu akurat moja pracownia, pani dyrektor, gabinecik, kaplica. A tutaj pani dyrektor, gabinecik. Tak, i akurat chyba jest, bo się świeci. Wystawa to nie wszystko. Chłopcy już pracują nad nowymi dekoracjami, tym razem dla wszystkich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Bo świąteczny klimat to podstawa. Wychowanek nasz zaczyna robić na naszym czwartym piętrze dekoracje na Boże Narodzenie. I to będzie niespodzianka, bo myślę, że jak ktoś przyjedzie do nas, to zrobi wow na samym wejściu. Wernisaż wystawy miał miejsce 6 grudnia, ale pracę można oglądać do 10 stycznia w godzinach pracy Urzędu Miejskiego i w wybrane niedziele. Zapraszamy wszystkich chętnych. Na pewno można i tego jakby się nie boję powiedzieć, poczuć tutaj ten klimat świąteczny od pierwszego wejścia, od pierwszego kroku. Również zachęcam do tego, żeby przed wejściem do pomieszczenia, w którym się znajdujemy, gdzie jest wystawa, przed tym pomieszczeniem są wystawione plakaty obrazujące w takiej małej pigułce naszą codzienność, to tak naprawdę co robimy i jak funkcjonujemy. Wystawa czynna jest do 10 stycznia. Zapraszamy! Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.